Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Piątkowa rozmowa dnia, nasza telewizja sądecka, Joanna Nogal-Gromala i radny Nowego Sącza, pan Józef Hojnor. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Jako gość naszej telewizji sądeckiej. I temat trudny, tak jak już tutaj ustaliliśmy przed naszą rozmową, ponieważ w trakcie sesji, ostatniej sesji Rady Miasta, wypłynął temat związany z budownictwem. Wypłynął przy projekcie zupełnie innej uchwały i chodzi tutaj nie o byle jakie budownictwo, mówiąc byle jakie mam tutaj, nie mam na myśli tutaj żadnego dźwięku pejoratywnego, natomiast budownictwo szczególne, bo związane z lokalami komunalnymi, lokalami socjalnymi. Pan jest autorem tej wypowiedzi dotyczącej właśnie tego typu budownictwa. Skąd się to wzięło na tej sesji? Czy to była uchwała, w której miasto przekazywało aportem do spółki STBS, działkę przy PKS-ie, przy Placu Dąbrowskiego, pod budownictwo, no właśnie, społeczne, jak pięknie powiedziano. I to jest taki termin wytrych. Ja nazywam to budownictwem, to jest oczywiście budownictwo społeczne, bo ono służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności, co jest zapisane w Konstytucji, w ustawie o samorządzie gminnym oraz w uchwałach Rady Miasta. I to się wszystko zgadza. Natomiast chciałem dopytać przy tej okazji pana prezydenta i również zwrócić uwagę Radzie Miasta na to, że w ostatnich kilkunastu latach, właściwie od czasu ostatniej takiej inwestycji przy ulicy Zawiszy Czarnego, gdzie wybudowano lokale socjalne, można nawet powiedzieć budynki socjalne, do których przeniesiono ludzi, którzy żyli w skrajnej niedoli finansowej, powszechnie zwanej ubóstwem. I miasto od kilkunastu lat tym tematem się nie zajmowało. Stąd też myślę, że była dobra pora, żeby zwrócić się do prezydenta, do rady z przypomnieniem, że bardzo znikoma, bo niewielka ilość rodzin sądeckich, ale znajdująca się w skrajnej, właśnie tak jak wspomniałem, w skrajnym ubóstwie, zamieszkuje w niegodziwych moim zdaniem warunkach. I jako przykład wskazałem budynek przy ulicy Jana Pawła II, gdzie po pierwsze zagęszczenie osób na metr kwadratowy oraz jakość techniczna tych budynków, w moim przekonaniu, żyjemy w końcu w XXI wieku, nie spełnia standardów normalnego funkcjonowania ludzi. Jest to temat bardzo trudny, niemniej jednak, jak wskazałem, opisany również w strategiach rozwoju miasta Nowego Sącza. Mówię o aktualnej strategii, ale również o tej, nad którą pracuje z zespołem prezydent miasta w roku 2019-2021 i pewno będzie za chwilę przedmiotem uchwały Rady Miasta. Stąd też chcę poruszyć, oprócz sumień oczywiście, chcę poruszyć również świadomość, że nie możemy się zachwycać tym, bo generalnie miasto Nowy Sącz uznaje za miasto, w którym potrzeby mieszkaniowe są zaspokojone. Mamy wieloletnie inwestycje spółdzielni mieszkaniowych, budownictwa komunalnego, mamy teraz, proszę Państwa, od kilkunastu lat boom dla deweloperów, którzy wypełniają każdą wolną przestrzeń w mieście i jest wszystko fajnie, tylko że malujemy w ten sposób świat ludzi zamożnych, zaradnych i ludzi generalnie, którzy nie mają problemów. Nie możemy zapominać, że wśród nas żyją ludzie w bardzo trudnych warunkach finansowych i jeśli będziemy bezczynni w tej sprawie, to swego rodzaju, nie chcę użyć słowa mocnego, ale swego rodzaju niedostatki wychowania nowego pokolenia mogą się negatywnie na ich przyszłym życiu czy na życiu ich pokoleń się odbijać. Dlatego myślę, że tutaj musi być zdecydowana reakcja. Kończę już ostatnie zdanie, skoro pani redaktor o tym powiedziała, że sesja. I chcąc szukać, nie, to, bo to nie jest głos krytyczny, to jest głos wołającego do sumień innych, do sumienia prezydenta, mówię to wyraźnie, i do sumień radnych. Jak uzyskać efekt, pomyślałem i podpowiedziałem kolegom z Komisji Budżetowej i z Komisji Infrastruktury, wymieniając tutaj godności pana radnego Wojciecha Piecha, pana radnego Krzysztofa Dyrka, aby rozważyli możliwość zorganizowania posiedzeń komisji, bo to są komisje wiodące w tym przedmiocie mieszkalnictwa, właśnie tam na miejscu, żeby radni zobaczyli, radni, którzy się otaczają właśnie telewizją, prawda, samymi fajnymi zdarzeniami, przecinają wstęgi, otaczają się bardzo często i są na pierwszych miejscach w czasie uroczystości kościelnych, a jakże, to chciałbym, żebyśmy tą naszą wielką chrześcijańską spuściznę i wartość
chrześcijaństwa również przenosili w służbie społecznej, więc zaproponowałem, żeby odbyły się tam posiedzenia komisji i wtedy państwo radni, jest dość dużo, prawda, duża zmiana w Radzie Miasta, dużo nowych radnych, żebyśmy pozwolili sobie obejrzeć ten stan rzeczy i ewentualnie podjąć jakieś działania. Trudno mi sobie wyobrazić, że są tacy radni, którzy nie wiedzą, jak wygląda blok przy ulicy Jana Pawła II, Kusocińskiego czy Zawiszy Czarnego. Ale jeśli pan tak twierdzi, to być może tacy są, ale nie o tym chciałam rozmawiać. Ale panie redaktor, jedna uwaga, to jest prawda, że być może przejeżdżali koło tych bloków. Ja chciałbym, żeby weszli do środka, żeby zobaczyli, jak wygląda rodzina 12-osobowa, która ma łóżko w łóżko dwupiętrowe postawione. I tutaj zadamy sobie teraz pytanie, gdzie te dzieci się mają mało urodzone, co dopiero urodzone, czy tacy, takie, które chodzą do szkoły, gdzie się mają po prostu zwyczajnie bawić albo uczyć. I to jest, zapewniam, to jest porażające. Ja bym chciała konkretnej odpowiedzi, co ma dać taka komisja wyjazdowa, do czego to ma prowadzić, czym ma skutkować. Proszę bardzo. W związku z tym, że i powołuje się na aktualny akt prawny, w strategii rozwoju miasta Nowego Sącza i za chwilę też powiem, że wiąże z tym bardzo dużą nadzieję, zaraz przejdę do personali. Mamy, proszę państwa, ja będę, przepraszam, może państwo słuchacze będą niezadowoleni, ale ja wolę bazować na dokumentach faktycznych. Więc na 57 stronie właśnie tej strategii rozwoju miasta Nowego Sącza mamy wyraźnie zaznaczone, proszę państwa, że mieszkalnictwo jest podstawą rozwoju mieszkańców. Istnieje możliwość zaspokojenia tych potrzeb w różnej sytuacji. I cytuję jedno zdanie. Sytuacja mieszkaniowa dla bardzo wielu rodzin jest trudna. Rosnące pogorszenie sytuacji życiowej, materialnej uniemożliwiające utrzymanie własnego mieszkania powoduje duże zapotrzebowanie na lokale socjalne, komunalne. To jest jeden pasus. A z którego roku jest ta strategia? Z 2016. Dlaczego pytam? Bo wydaje mi się, że kolejka w tym momencie, tak jak pan dyrektor Kurzeja mówił, 80 osób, które w Nowym Sączu oczekują na mieszkania komunalne, no to nie, ja tutaj nie będę wyrokować, bo nie jestem ekspertem. Natomiast jest pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało? Na ten temat musi odpowiedzieć organ stanowiący i prezydent. Ja słyszałem taką bardzo ważną rzecz w naszej kulturze. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Ja słyszałem, że jeden nawrócony to ważniejszy niż 100 sprawiedliwych. Nie ma dla mnie takiego pojęcia. Jeżeli to jest 80 rodzin, ja nie wiem, czy to są aktualne dane, nie. Ale jeżeli jest to 80 to rodzin... To też konkretna informacja na sesji nie padła. Tak, no, ale przyjmijmy, przepraszam, że jest to 80 rodzin razy średnio 3, no ale raczej 4, no to jest około 300 ludzi w Nowym Sączu. I nawet bardzo dobra tutaj jest ze strony pani redaktor myśl. Jeśli to jest na przykład rzecz, która dotyczy 300 ludzi, to jeżeli bierzemy pod uwagę liczbę mieszkańców Nowego Sącza, to musimy powiedzieć, że jest to kropla, prawda? No więc zróbmy to właśnie według tych wartości, o których wcześniej mówiłem, żeby oni zaczęli żyć normalnie. Ale przytoczę jeszcze ten dokument, on jest dość istotny, aczkolwiek tak jak pani zauważyła sprzed 5 lat. Nasila się zjawisko zróżnicowania dochodowego, poszerza się strefa ubóstwa, w związku z tym wzrastają potrzeby w zakresie pomocy socjalnej, w tym mieszkaniowej. Powyższe zagrożenie dla Nowego Sącza stanowi problem wykluczenia społecznego. Jeszcze na kilku stronach ten temat jest podnoszony. Ja wyraźnie chcę zaznaczyć, że ja nie biję tutaj w larum, że prawda, są sytuacje złe. Natomiast w związku z tym, że widziałem, jak ci ludzie, w jakich warunkach ci ludzie mieszkają, to jest mój obowiązek służby społecznej, żeby na to zwrócić uwagę. Dla mnie wygospodarowanie paru milionów złotych na budowę lub, nie wiem, modernizację innego zasobu, bo ja wcale nie chcę przesądzać, że to ma być jakiś budynek 50-60 prawda, lokalowy. Nawet niektórzy z pogranicza socjologii podpowiadają, że dobrze byłoby, aby ci ludzie zostali, przepraszam złe słowo, wyjęci z tego na przykład Jana Pawła II i posłani do różnych części miasta po to, żeby zerwać, bardzo przepraszam również mieszkających tam, żeby zerwać więzy społeczne, które tam zaistniały. A jakie one są? To ja też kłaniam się nisko pani redaktor. Ja myślę, że również państwa telewizja jest w stanie tutaj pokazać szerszej społeczności ten problem. No i ja myślę, że go bardzo łatwo będzie zrealizować w ten sposób. Pani pyta o drogę.
najpierw radni muszą dokonać oglądu sytuacji i potem, proszę Państwa, no, takie sprawy załatwia się w budżecie. Jesteśmy przed budżetem 2022 i moim zdaniem konkretna kwota powinna się na to zadanie pojawić. Upatruję szansy na taki sposób myślenia, dlatego że autorami tej, proszę Państwa, strategii byli aktualnie radni miasta Nowego Sącza. Mam na myśli przewodniczącego zespołu pracującego na zlecenie prezydenta, wtedy zastępcy prezydenta, pana Wojciecha Piecha, a zastępcą tego zespołu był pan Krzysztof Głód, dzisiaj również radny miasta Nowego Sącza. Ja na sesji również podnosiłem, że mamy znakomitą sytuację, dlatego że pan radny Krzysztof Głód jest bezpośrednio służbowo związany z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Już tutaj moich koneksji z panem premierem nie będę przywoływał. Chodzi o to, że rząd Rzeczypospolitej na ten temat wydaje, będzie wydawał akty prawne. W związku z tym, że pan radny jest doradcą, czy no nie wiem jaka funkcja, ale obok pana premiera i służy mu doradami, no to ja myślę, że tutaj transformowanie na rzecz miasta tych informacji skutecznych, bo to będzie również pomoc finansowa w tym zakresie, jest wielkim wkładem, może być wielkim wkładem właśnie z uwagi na służbę. I już kończę. Ten program został uchwalony przez 8 radnych z poprzedniej kadencji. Jeśli pani pozwoli, przeczytam. Pan radny Dawid Dumana, pan radny Grzegorz Szwecko, pan Tadeusz Gajdosz, siedzący tutaj, pan radny Janusz Kwiatkowski i pan radny Michał Kądziołka. Jak do tego dodamy tych dwóch panów, pana radnego Piecha i pana Guca, mamy 8 radnych, którym ten temat nie jest obcy, że tak powiem. I jeszcze jedna uwaga. Ja oczywiście nie chcę zamykać oczu na to, że minęło 5 czy 6 lat. Oczywiście, ale ja myślę, że trzeba zdiagnozować ten temat, trzeba pojechać tam na jedna pad drugiego. Ja zapewniam panią redaktor i słuchaczy, że jest to sprawa niesamowicie wstydliwa. Dla mnie jest bardzo wstydliwa. Jeśli dla mnie nie uda się do końca kadencji z tą sprawą nic zrobić, będę się uważał za człowieka bardzo nieskutecznego i moja służba nie będzie mogła być oceniana pozytywnie. Dlatego będę robił wszystko, żeby przekonać większość Rady, która potem poprosi pana prezydenta, żeby w budżecie miasta środki na rozwiązanie tego problemu się znalazły. Ale to jest dokument stary i ja myślę, że od tego czasu, mimo że to jest 5 lat, ale ja nawet nie chciałabym się tutaj na tym opierać, bo to, co pan tutaj pokazuje, co leży na stole, to są młyny, które bardzo wolno mielą. Ja jestem przyzwyczajona do mediów, to są takie dość szybciej zapadające decyzje i pracowanie pod presją czasu. Wiele się zmieniło, jeśli nawet chodzi o sam socjal i samo zaplecze socjalne, jeśli chodzi o rodziny generalnie w Polsce, ale to nie w tym rzecz. Pan mówi o rozwiązaniach. Ja chciałbym zapytać konkretnie, jakie to mają być rozwiązania? Czy to ma być budowa bloków socjalnych i komunalnych, do których, mówiąc brzydko, znowu wpakujemy całą rzeszę ludzi, łącząc ich i te osoby, i te rodziny, które trafią tam z eksmisji, i tych ludzi, którzy trafią z innych względów, czy zrobić to, o czym na przykład mówiła, może nie wprost, pani radna Teresa Cawała na sesji, czyli wygospodarować gdzieś środki na to, żeby mieszkania kupić na wolnym rynku i przeznaczyć je na cele komunalne bądź socjalne, bądź dlaczego nie stało się tak, że STBS wzorem lat poprzednich, jak zapewniała tutaj pani radna, nie przekazał kilkunastu mieszkań na rzecz miasta, które miasto mogłoby po prostu wykorzystać na cele socjalne czy komunalne. No wynika tego typu ocena i wypowiedź wynika, przepraszam, z nie wiem, śledzenia na bieżąco przepisów prawa. Na dzień pojęcia w ogóle mieszkanie, mówi się o mieszkaniach społecznych. To jest bardzo delikatna różnica między mieszkaniami komunalnymi. To są mieszkania w wysokim standardzie, nie ma co ukrywać, no bo tak stanowią przepisy prawa. Ja przypomnę jakąś taką polemikę w czasie uchwalania warunków przydziału lokalu socjalnego z panem zastępcą prezydenta Jerzym Gwiżdżem, który przekonywał radnych, że średnio, jeśli dobrze pamiętam, 3 metry na osobę, to, czy 5,
To jest świetna sprawa. Ja wykazywałem, że z przepisów prawa, ale oraz z doświadczenia życiowego wynika, że minimum 7. Oczywiście przegłosowali 5. Za 3 tygodnie pan prezydent Gwizdż bez słowa, że tak powiem, miał pan rację, panie Józefie, wprowadził uchwałę, że miało być 7. No ale nie o to chodzi. Mieszkanie socjalne, w ustawie jest to napisane, to jest mieszkanie o obniżonych standardach technicznych. Dlaczego? Dlatego, że mieszkanie socjalne to nie ma być lokal docelowy do prowadzenia życia. To powinno być w ustawie też jest to zapisane i w opracowaniach ministerialnych. To jest przejściowy model dawania dachu nad głową osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Chciałbym zaznaczyć, że niesprawiedliwym jest, jak ja słyszę czasem w okolicach ratusza określenie, że w mieszkaniach socjalnych mieszkają ludzie, no nie chcę użyć dosadnego słowa, ale jest to pokazywanie ustami, słowem, że to są ludzie nieaktywni zawodowo, bo się im nie chce, muszę panu z przykrością powiedzieć, że to są w 90% ludzie żyjący z zasiłków i niepracujący. To są dane, nie mam obecnych danych, ponieważ nigdzie nie ma do nich dostępu z 2018 roku. Zaraz powiem więcej na ten temat. Jakie zadłużenie miasta w 2018 roku, jeśli chodzi o zaleganie w czynszu, 3,5 miliona złotych, 191 sądeczan generowało te zaległości i największe zadłużenie to zadłużenie osoby 50-letniej, która w swoim życiu nigdy nie pracowała. No ale dobrze. Rozgraniczmy, panie radny, ale ja pamiętam pana dyskusję właśnie z wiceprezydentem, kiedy chyba wiceprezydent Gwizdż użył słowa demoralizacja. To są zdemoralizowani. Tak. No, wie pan, dzisiaj to rozdawnictwo troszkę za daleko idzie i są na pewno sądeczanie, którzy będą przeciwni temu, żeby sponsorować komuś mieszkanie. Ale ilu sądeczan jest przeciwny budowie stadionu Sandecji, dlatego że nigdy nie byli i nie chcą oglądać piłki nożnej. Ale to jest niedobre porównanie. Chciałbym, żeby państwo, żeby pani redaktor i państwo wiedzieli o tym, że ja to nie jestem piewcą socjalizmu, PZPR-u lub ale wie pan, rzeczy. Że te mieszkania socjalne to jest taki gorący kartofel, który samorządy, nie mówię tylko o Nowym Sączu, w całej Polsce gdzieś próbują się go pozbyć się da. Ale da się, ja to nazywam po prostu bezdusznością. Jeżeli ktoś po prostu codziennie się myje w ciepłej wodzie, nie ma w ogóle problemów z życiem, że tak powiem, nie wie co to jest problem, czy zatankować 5 litrów paliwa, czy 50, ale chcę powiedzieć, że sama pani potwierdziła, że nasi bracia, przyjaciele, dzieci Boże są takie, jak pani tutaj czyta, tak? Są ludzie, których natura tak wyposażyła, a nie inaczej, na tym padole ziemskim, że nie są w stanie podołać swoim podstawowym wartościom, które są krzewione w XXI wieku, czyli nie są samowystarczalni. I przez grzeczność i delikatność nie chcę teraz tutaj mówić na antenie, dlaczego tak jest. Ale to jest problem. Jest z różnych powodów, ale tak? Bo ja rozumiem, że pomagamy osobom niepełnosprawnym. Ale nie pomagamy matkom. Ale nie pomagamy. Ale powinniśmy. Tu się zgadzam. Nie. Powinniśmy pomagać osobom niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo, matkom samotnie wychowującym dzieci, ale Ja do czego zmierzam, bo tutaj nie chcę też wsadzić, mówiąc brzydko, wszystkich do jednego worka, ale nie wiem, czy pan pamięta ten rok 2018, kiedy miasto ogłosiło taki program, że to zadłużenie, które wówczas wynosiło 3,5 miliona złotych, można odpracować. Nie wiem, czy pan pamięta. To nie ma wysłano drugim, wezwania do zapłaty, ratusz wysłał wezwania do zapłaty 120 rodzinom, tak? Ile osób chciało odpracować? To zrobimy program na temat windykacji należności z tytułu najmu lokali. Bo nie ma pani redaktor tej informacji, żeby pani mogła powiedzieć, że to jest zaległość finansowa osób w lokalach socjalnych. Jeżeli ja widzę, proszę panią, dziecko pełzające na korytarzu, a obok jest człowiek totalnie pijany albo powiedzmy w innej sytuacji, to ja nie chciałbym, żeby w Nowym Sączu były takie, i widzę płaczącą matkę, to ja nie chciałbym, proszę państwa, mówić o wielkiej rozbudowie właśnie stadionu Sandecji, o amfiteatrach w Parku Strzeleckim. Mówmy o tym, ale nie zapominajmy, że ci ludzie znaleźli się w określonej sytuacji i tym ludziom należy się pomoc wynikająca z przepisów prawa. Ja chcę wrócić do meritum sprawy, do podstawy prawnej. Pani wspomniała, że ta strategia opracowana w 2015-16 zdeaktualizowała się i słusznie. Chciałbym powiedzieć, że prezydent Ludomir Handzel
tworzy nową strategię rozwoju, jest po konsultacjach, został powołany według takich samych zasad prawnych jak w tym 15-16 roku zespół, który nad tym pracuje i jest tam również pasus w mniejszej ilości kładzący nacisk, moim zdaniem, niż ten poprzedni, w którym się pisze, właśnie chyba to będzie wychodziło naprzeciw oczekiwaniom pani redaktor, bo pisze się tak, opracowanie, uwaga, rozwiązań w zakresie zabezpieczenia tymczasowych pomieszczeń, mieszkań chronionych, lokali socjalnych dla najuboższej grupy mieszkańców. Co to znaczy? Oni się asekurują, opracowanie rozwiązań, czyli to jest termin, który mówi, tak jak pani redaktor zasugerowała, że trzeba zebrać grupę fachowców, specjalistów, zidentyfikować stan faktyczny tych ludzi tam przebywających, bo patologię trzeba od ubóstwa oddzielić, zdecydowanie tutaj pełna zgoda, jeżeli ktoś nie zasługuje, wręcz źle przyjmuje, że tak powiem, pomoc całego miasta w tym zakresie i nie chce podnosić czy zmieniać swojego życia, no to jest patologia, pani ma słuszną rację, to trzeba traktować inaczej. Ale od tego zła trzeba oddzielić tych, którzy przychodzą na świat i którzy albo będą wzrastali właśnie w patologicznych warunkach, albo będą mieli szansę, tak jak my i inni, żyć normalnie. Ja chcę powiedzieć wyraźnie, że zapis, że opracowanie rozwiązań to jest właśnie pole do dyskusji, o czym pani redaktor mówi, natomiast ja jestem bardziej radykalny. I znowu, powołując się na pani słuszną tezę o tym, że pani wie, że tego ty wolno mielą te młyny i tak dalej, ja uważam, że nie. Trzeba podjąć decyzję jedną, albo właśnie będą mieszkania, które istnieją w różnych częściach miasta, właśnie adoptowane w niskim standardzie na te potrzeby, albo zostanie wybudowany konkretnie pewien obiekt budowlany, nie wiem, na 10, na 16, na 12, na 4, bo są i takie budynki 4-5-osobowe w Nowym Sączu, o obniżonym standardzie, w którym ludzie, ale uwaga, po bardzo intensywnej pracy MOPS-u, a właściwie psychologów, ocenią, czy te rodziny rokują na to, że wyjdą z tej niedoli, czy nie. Czyli praca, czyli nauka, czyli postawa życiowa. I dam jeden przykład. Mówiłem o tym już 15 lat i to były rządy wtedy pana prezydenta Krawińskiego. Pan prezydent Krawiński był wtedy prezydentem i za te sprawy w Urzędzie Miasta odpowiadał w zarządzie pan świętej pamięci Władysław Mikulec. I jak ja ciągle o tych sprawach mówiłem, to powiedzieli, że nie ma miejsca na terenie miasta, że działek nie ma. To ja im wskazałem przy ulicy Batalionów Chłopskich, gdzie mieszkam, taką działkę i potem się śmiali w ratuszu, no to zrobimy Hojnorowi psikusa, bo mu, uwaga, przepraszam bardzo, to trzeba teraz mówić cywilizowanie, czyli Romów, że mi tam sprowadzą i tak dalej. Wie pani co? Minęło od tego czasu około 20 lat. Sprowadzili tam 5 rodzin romowskich. Dzieci tych Romów pokończyły wszyscy szkołę średnią, w Bazylice chłopaki służyli do mszy, byli ministrantami, lektorami, wyszli na porządnych ludzi. To jest moje doświadczenie życiowe i zamiast żyć w łudzie, czyli widzieć, moje oczy mają widzieć tylko piękny rozwój miasta, fantastyczne, zdrowych ludzi, bogatych ludzi i tak dalej, to moje oczy widzą jeszcze więcej. I to nie jest żaden socjal, to nie jest żaden socjalizm, tylko to jest problem społeczny, do którego należy się odnieść. Jeżeli moje tezy w ocenie radnych i pana prezydenta nie będą zasługiwały na uwagę, ponieważ powiedzą, a cóż to jest 80 rodzin w Nowym Sączu, jak my budujemy stadion na 5 tysięcy, no to wtedy pan Józef Hojnor przyjmie z pokorą, że mój ogląd świata, rzeczywistości, a być może moja wrażliwość jest zbyt duża, ale przyjmę z pokorą. Ja tutaj oczywiście pana zaprosiłam dlatego, ponieważ pan o tych sprawach chyba jako jedyny radny mówi nieustannie od kilku lat. Bo moje oczy to widzą. Natomiast proszę sobie przypomnieć, bo pan zapewne to pamięta, ja to też pamiętam, kiedy Rada Miasta w lutym 2008 roku bodajże, być może się tu pomylę o rok, przegłosowała kwestie związane z budową bloku przy Zawiszy Czarnego. Pan pamięta, jak wtedy pan głosował? Cała platforma była przeciw. To jest niemożliwe po prostu. Sprawdźmy. 2008 rok. Tak, wtedy, kiedy w luty 2008 roku... Ale dlaczego? Przepraszam, pan tu TVN, jak przyjechał, jak się Romowie bili na Zawiszy Czarnego? Nie pamiętam. Pan, jak z jednej strony płakała pani, która mówiła, że mieszka w jednej izbie z 11 dzieci, a z drugiej strony protestujących mieszkańców osiedla Kadłub? Nie, oczywiście, że nie pamiętam, ale... Nie pamięta pan?
Nie, oczywiście, że nie pamiętam. Pamiętam natomiast te protesty, kiedy tam ludzie mówili, nie chcemy getta, nie chcemy mieć... Ale jacy ludzie to mówili? Mieszkańcy Kaduka. No, czyli nacjonaliści. Nie wiem, czy nacjonaliści... Przepanią, moi sąsiedzi na batalionu... Nie, myślę, że nie ale nie, to źle widzimy świat. Znaczy, ja powiem, jak ja świat widzę. Po pierwsze chcę i sprawdzę to i będę prosił o szansę. To jest niemożliwe, proszę Panią, jak Pani mówi, że Platforma głosowała przeciwko budownictwu na Zawisze Czarnego, dlatego że w tej dzielnicy akurat radny był Piotr Lachowicz i sam z nim jeździłem i obserwowałem. Piotr Lachowicz wnioskował mało wtedy o odesłanie projektu do wnioskodawcy. No, z dobrze. Tego, co pamiętam. Ale tak jak mówię, ja nie pamiętam. Pani wybaczy, ja nie dywaguję, sprzed 12 lat. I tutaj na pewno to wyjaśnimy. Dzisiaj możemy sprawdzić głosowania w internecie. Więc ja zapewniam Panią, że Pani nie sprawdzi tego, bo w zapisach z protokołów posiedzeń sesji nie było indywidualnych głosowań. Więc ja na pewno, proszę Pani, nie dlatego, że Pani mnie publicznie pyta, tylko jeśli ja, proszę Pani, chodziłem do szkoły podstawowej numer 9 z cyganami, przepraszam Państwa, ale z cyganami chodziłem właśnie, tak się wtedy to nazywało. I właśnie moi koledzy ze szkoły numer 9, proszę Państwa, zaprosili mnie, jak już mieli po 20-30 lat, gdzieś spotkałem się na Jagiellońskiej, zaprosili mnie, żebym zobaczył. Ja chętnie oddam moją starą taśmę, którą nakręciłem, w jakim oni stanie rzeczy byli. To przecież ja właśnie przed prezydenturą jeszcze pana Wiktora, bo nie wiem, pan Krawiński był wcześniej, potem był pan Wiktor. Tak, dobrze chyba pamiętamy, tak, prawda? Pan Wiktor był bezpośrednio przed prezydentem. Ja pokazywałem i pokazuję tylko, jakie są fakty. Ja nie chcę tutaj uchodzić za jakiegoś człowieka, który, jak tutaj tak z rozmowy odnoszę takie wrażenie, może błędne, przepraszam panią redaktor, ale odczuwam taką pod moim adresem jakieś takie facet chce coś rozdawać, tam są lenie, nie robi, nie płacą czynszu i tak dalej. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że jest to temat do rozwiązania. Jeżeli o tym temacie do rozwiązania nie będziemy rozmawiać, to znaczy, że ja widzę coś innego niż co innego widzi pan prezydent i ta światła Rada Miasta. Jeżeli Rada Miasta przyjmuje uchwały o pomocy rodziny, jakieś tam LGBT zagrożenia widzą i tak dalej, potem Szwertę zrywa współpracę z miastem Nowego Sącza, bo ta uchwała była antycywilizacyjna i antychrześcijańska, czego nie mogłem powiedzieć na sesji, ponieważ przegłosowali, jak myśmy wyszli na chwilę przerwy, to ja chcę powiedzieć jedno. To pokażcie teraz prawdziwy wasz stosunek do rodziny, bo dla mnie rodzina ministra i miliardera sądeckiego jest tyle samo warta, co rodzina człowieka, a w szczególności to maleństwo, które przyszło na świat, tyle mówimy o macierzyństwie, które przyszło na świat i ma rozwijać się w sytuacjach niegodziwych. Moje oczy to widzą. Zapraszam Państwa, Panią redaktor, Waszą redakcję, zróbcie Państwo program, ale nie z rozmowami na ulicy z ludźmi, którzy będą krzyczeć, my ich tu nie chcemy, bo to są po prostu nacjonaliści, nie chcę użyć mocniejszego słowa. Pokażcie Państwo domostwa, w których ci ludzie żyją i wtedy na spokojnie, merytorycznie możemy porozmawiać. Natomiast skutki tego, ja się z Panią zgadzam, mogą być różne, ale po to są psychologowie, socjologowie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, żeby ten stan rzeczy zmieniać. I tyle. To nie ma nic wspólnego z rozdawnictwem socjalnym, z czymkolwiek. Ten fakt jest, ja chcę, żeby Rada Miasta i Prezydent nad tym tematem się pochylili. Jaki będzie efekt, zobaczymy. Natomiast nie będę udawał, że w mieście jest super elegancko na każdym kroku i my się będziemy zachwystywać tutaj, ściągać polityków. Za chwilę tu pan prezydent Duda ma przyjechać, tak? Gdzie przyjedzie? Na Zawiszy Czarnego? Czy pojedzie sobie zdjęcia zrobić foty na pierwszego pułku Strzelców Podhalańskich? I nie możemy jako ludzie, którzy pracują społecznie, po prostu ukrywać pewnych wstydliwych spraw. Ta sprawa jest niewątpliwie wstydliwa. Ja pana absolutnie tutaj nie posądzam o żadne rozdawnictwo, natomiast pytam tylko, czy jest realne oddzielenie osób, które ze względu na własne wybory życiowe trafili tam, gdzie trafili, otrzymali mieszkanie, bo na przykład w wyniku eksmisji, ale nie szanują, nie płacą, nie podejmują pracy, niszczą, co gorsza, tak? Bo ja byłam w tych mieszkaniach na Zawiszy Czarnego, byłam w tych mieszkaniach na Jana Pawła II, byłam w bloku na Kozodzińskiego. Dobrze, pani redaktor, ale proszę powiedzieć, czy da się oddzielić od tych, którzy... Ja pamiętam dokładnie te wywiady z ludźmi, którzy zamieszkiwali bloki przy Zawiszy Czarnego, tak? W trakcie ich oddawania. Był jeden pan, tak jak ta pani, o której już tutaj wspomniałam, z 11 dzieci w
jednej izbie i blaszana ubikacja na polu. To ja o takich ludziach mówię. Czy o panu, który wtedy ze łzami w oczach mówi, powinęła mi się noga, każdemu się może powinąć, zwolnili mnie z pracy, dziś zakładam firmę i to mieszkanie jest dla mnie szansą. Czy da się to oddzielić? Czy da się stworzyć pana zdaniem takie rozwiązanie, żeby z jednej strony społeczeństwo nie mówiło tak, rozdajemy, dajemy z naszych podatków, a z drugiej strony, żebyśmy pomagali tym ludziom, którzy tej pomocy potrzebują? Nie, ja myślę, że ten temat nie istnieje, dlatego że mimo pandemii, podejrzewam, że w Nowym Sączu to jest blisko 95-98% to są zdeklarowani chrześcijanie. Więc ja w ogóle na ten temat ekstremy, która mówi, że nie pomagać bliźniemu, nie będę rozmawiał. To jest po prostu nacjonalizm, który został pokazany właśnie przez polityków, jak zaczęli nadawać na uchodźców, a mnie wychowywano w kulturze gość dom, Bóg w dom. No to jest ta sprawa filozofii. Więc ja jestem spokojny, że ktoś jak chrześcijanin, jak sądeczanin mógłby być w ogóle oburzony faktem tym, że się biednemu podaje pomoc, rękę. No, czy biednemu, no, jest po prostu... właśnie o to chodzi, czy biednemu? Ale proszę panią, no to mówiłem wcześniej, nie radny tu obecny jest, że tak powiem, ekspertem. Jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma psychologów, socjologów, którzy ten temat mają rozwiązać. Ja mogę dać przykład, bo patrzę z pięknego budynku dworca PKP i prosto aleją, proszę Państwa, pierwsze skrzyżowanie to jest Zygmuntowska, Kościół Kolejowy, a następne no to jest, prawda, pod czym? Pod żołnierzem, że tak powiem, i tak dalej. I pierwszy budynek przed skrzyżowaniem, a na alejach po lewej stronie przed Lachem, tam gdzie Wojtuś z Rytra jest taki ładnie namalowany. Na muralu. No to tam jest właśnie budynek komunalny, w którym mieszka, jeśli dobrze pamiętam, 3 rodziny romskie i 3 czy 4 rodziny nieromskie, że tak powiem. To jest przykład na to, że symbioza jest rzeczą naturalną. I to samo jest tam właśnie u mnie przy ulicy Batalionów Chłopskich. Sytuacje patologiczne trzeba naprawiać, trzeba reagować. Ci, którzy niszczą czy dewastują lub nie doceniają pomocy innych mieszkańców miasta Nowego Sącza trzeba napiętnować i ukarać. Natomiast jak pani mnie pyta, czy jest jakiś sposób radykalny, no słyszałem, że na Słowacji była mowa o budowie gett i to się generalnie skończyło bardzo źle. Ja nie chciałbym tutaj występować jako ekspert, dlatego że pan prezydent wraz ze swoim zespołem napisał, jeszcze raz zacytuję, w projekcie, który będzie przedmiotem obrad Rady Miasta, opracowanie rozwiązań w zakresie zabezpieczenia. Więc ja rozumiem, że ten temat jest przed nami, on będzie przedmiotem rozważań fachowców. Ja natomiast, tak jak widzę walące się drzewo nadwernickiego, które może waży kilkaset kilogramów, może zabić ludzi, mówiłem o tym też na sesji, i ja o tym mówię do prezydenta, bo czy zespoły urzędników w ratuszu nie są w stanie tego tematu załatwić? Mówią, że drzewo jest na terenie prywatnym. Ja wiem, że jest na terenie prywatnym, tylko że tam jest droga, jak to drzewo spadnie, to zabije ludzi. I ja się na to nie godzę. Inni radni natomiast robią konferencję prasową i się prześcigują, czy taka czy inna dopłata do wody jest ważniejsza, albo podstawiają nogi, albo ściągają, piszą donosy, a to w sprawie wysypiska, a to w sprawie szukania podziemi na płycie rynku i tak dalej. Ja takim radnym nie jestem, ja zgłaszam problemy, które widzę, które istnieją i zachęcam wszystkich, włącznie z panem prezydentem, żeby ten temat został poddany analizie właśnie na takich zasadach, natomiast ten temat dla mnie jest bardzo przykry i dlatego chcę powiedzieć, że mnie nie wystarcza chodzenie co tydzień do kościoła i deklarowania, że żyję z zasadami nauki chrześcijańskiej, że jestem uczniem Chrystusa, ja widzę świat troszeczkę inaczej i proszę mi pozwolić na to. To mam nadzieję, że będzie pan pilotował. Tutaj dobra informacja jest też taka, że wiceprezydent Bochenek w trakcie sesji obiecał, że rzeczywiście powoła pewien zespół ekspertów, ludzi, którzy są zainteresowani tematem i będziecie państwo na ten temat dyskutować i wypracowywać jakieś rozwiązania, tak jak to tutaj jest ujęte. Co jedno słowo, jeśli pani redaktor, bo... Znaczy, dawajmy może też wędkę, a nie rybę. Właśnie, pani redaktor, właśnie chcę powiedzieć, że znajduję na przykład tutaj w naszej rozmowie, w pani wypowiedzi, bardzo dużo cennych uwag. I ja mam świadomość, że na przykład ocena tej sytuacji wymaga aktualizacji. Bo chociażby te pieniądze, które rodziny dostają, ja mówię, nie będę tego tutaj, wszyscy wiemy, prawda? Jeśli ktoś żył w jakiejś enklawie ubóstwa,
a od jakiegoś czasu dostaje te 500 zł na dziecko, to ta sytuacja nie jest tożsama z tą, która tam miała miejsce w momencie tego pisania. Niechże właśnie ci wszyscy za to odpowiedzialni, że tak powiem, siądą nad tym, porozmawiają. Kwestia egzekucji należności to jest zupełnie inny temat i on wynika zupełnie z innych przesłanek i on dotyczy przede wszystkim, proszę Państwa, mieszkań komunalnych. Natomiast chcę wyraźnie zaznaczyć, że ustawowo czynsz w mieszkaniu socjalnym, właściwie opłata socjalna jest ustawowo zagwarantowana i ona jest odnoszona do opłat za mieszkania komunalne, ona jest znacznie niższa. Stąd wnioskuję, bo nie sprawdzałem. 16 groszy. Właśnie, stąd wnioskuję, za metr. Bo ci ludzie też nie są wyalienowani z możliwości otrzymania pomocy z miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Więc jeżeli ktoś ma zapłacić za mieszkanie, nie wiem, jakie to są kwoty, ale powiedzmy 100 zł i nie stać go na to, no to idzie do MOPS-u i MOPS zgodnie z przepisami prawa przeznacza tam do administratora. Ale ja się na to nie chcę prześcigiwać. Ja chcę po prostu pokazać, że jest problem i niechże inni ludzie poza mną zbadają to, ocenią i niech dadzą odpowiedź, że to jest problem zerowy w Nowym Sączu i w Sączu tego problemu nie ma. A jeśli to jest problem mały, no to zróbmy wszystko, żeby był jeszcze mniejszy. I każdemu niech się dobrze wiedzie. Dziękuję serdecznie za rozmowę, za wizytę w studio. Moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.